Witam wszystkich na spotkaniu kibiców z zarządem naszego klubu Czerwko KH 58 Sanok. Nasze spotkanie na małej frekwencji, mieliśmy nadzieję jednak na większą frekwencję kibiców. Mam nadzieję, że będzie owocne. No, jesteśmy głodni wiedzy oczywiście wszyscy, jak ma wyglądać nowy sezon, jak wyobrażacie sobie, panowie, przyszłość naszej drużyny, ale też oczywiście chcieliśmy jakoś podsumować to, co było. Witam panów prezesów Jakuba Górskiego, Huberta Paszkiewicza i, no i zaczniemy sobie powolutku. To może zacznijmy od właśnie tego, co było. Jak panowie oceniacie sezon ubiegły? Czy to, jakie zajęliśmy miejsce w tej drugiej lidze słowackiej, was satysfakcjonuje? A jeśli nie, to dlaczego? A później będziemy się pytać. Czy nas satysfakcjonuje? Ja myślę, że jest niedosyt, ale najważniejsze jest to, że udało nam się tak naprawdę przeżyć ten sezon. Bo w tym całym procesie funkcjonowania, no jest to taka trochę jazda bez trzymanki w naszych jakby sanowskich realiach. Wiadomo, że liczyliśmy, budując tę drużynę, że powalczymy o coś więcej, ale z drugiej strony też jakby Słowacy nie próżnowali. Te drużyny, z którymi myśmy wygrywali w poprzednim sezonie, czy one były niżej w tabeli, jak Granica czy Bardejów, naprawdę miały fajne składy w tym sezonie, co pokazało po prostu to, że jedni grali w finale naszej grupy, drudzy doszli do półfinału. Tak samo Trebiszów też miał niezłą ekipę, Rimawska Sobota. No my korzystaliśmy z tych zawodników, z których mogliśmy korzystać, czyli naszych starszych chłopaków plus tych młodszych, plus dwóch zawodników z zewnątrz. Jakby no sytuacja kadrowa w ogóle w polskim hokeju jest taka, że na Słowacji można praktycznie w każdym mieście wybierać sobie hokeistów, którzy będą przyjeżdżać na mecze drugiej ligi. U nas no, jest jak jest, no, jest jakiś problem systemowy. No, liczyliśmy na to, że będą jacyś liderzy drużyny, starsi zawodnicy, którzy pociągną grę. No, stało się inaczej. Liczyliśmy też na to, że jak się znajdzie Peter Bartosz, no, że on przejmie taką rolę, jak w poprzednim sezonie miał Maciek Mermer. No, nie do końca się to też to udało, bo Bartosz też nie był akurat po pierwsze w takiej formie, w jakiej był w poprzednim sezonie, kiedy on jeszcze przygotowywał się z Ekstraligą w Koszycach do gry. Później jednak, wiadomo, przestał grać, no ale był jakby zupełnie inaczej fizycznie funkcjonował. Kilka dobrych, no, znaczy powiedzmy, miał jakiś tam pozytywny wpływ na drużynę, choćby też od tej strony takiej, powiedzmy, psychicznej, bo tego też drużyna potrzebowała. No, ale też tak do końca, no, nie chcę tutaj też, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, ale wiadomo, że tacy gracze jak Bartosz też chcą grać mniej więcej z podobnymi zawodnikami. Kiedy myśmy pojechali do niego pierwszy raz, to on się zapytał, czy Maciek Mermer będzie grał. Myśmy powiedzieli, że nie. No i się zmartwił, prawda? No, no, liczył na to, że po prostu Maciek będzie i będą po prostu sobie razem jakoś tam funkcjonować. Też ta cała historia z potwierdzeniem Bartosza, Słowacy sami nie wiedzieli, jak po prostu tę sytuację rozstrzygnąć, bo z jednej strony w niektórych kwestiach traktowali nas jak drużynę zagraniczną, w takich kwestiach, które były na naszą korzyść, a w sytuacjach, które były na ich korzyść, traktowali nas jak drużynę słowacką, co też nie było do końca zgodne z zapisami jakby umowy, którą z nimi mieliśmy podpisaną. I stąd się wzięło też to zamieszanie z Bartoszem, czy go potwierdzić jako zawodnika zagranicznego i płacić za niego transfer, czy go potwierdzić jako zawodnika słowackiego i transferu nie płacić. No, ostatecznie udało się tam znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie tej całej sytuacji. No, z drugiej strony, czekając też na rozstrzygnięcie Bartosza, czekaliśmy na wyjaśnienie Kondraszowa, który też
przez to, że po prostu Słowacy tak swobodnie w pewnym momencie interpretowali te przepisy, też nie wiedzieli, czy Kontraszowa trzeba transferować do Sanoka i zapłacić transfer kartę, czy skoro oni tutaj nas traktują jako polski klub, no to Kondraszow może grać u nas tak naprawdę, mając transfer kartę do Polski, to może grać jak w Polsce. Pomocy naprawdę szukaliśmy tam w różnych miejscach. Bartosz też się w to zaangażował i też po prostu dzwonił, mówi, ja już nie wiem, o co chodzi, po prostu to jest taki mętlik, no ale w którymś momencie po meczu w Bardejowie przyszedł sędzia i mówi, no byłem wczoraj w Bratysławie, czy dzisiaj w Bratysławie, Bartosz już będzie u was grał. To też jakieś jest po prostu podsumowanie. No i w poniedziałek przyszło, że Bartosz może oczywiście grać. I nie ma, a i Kondraszow też, prawda? Może mogą po prostu grać. Tam jeszcze z Kondraszowem było tak, że on wcześniej też starał się o stały pobyt w Polsce, ale jakby dostał ten pobyt będąc w Wolnym Targu. No natomiast jego problem polegał na tym, że chociaż dostał pismo, które potwierdza otrzymanie stałego pobytu, nie dostał karty stałego pobytu. Przepraszam, karty pobytu, bez której nie może wyjechać z Polski po prostu, nigdzie. Ten dokument to jest tylko dla niego informacja. No i musiał czekać. Dzwoniłem tam do urzędu, bo zajmował się tym urząd wojewódzki w Krakowie. No to nikt tam za bardzo też się nie kwapił w to, żeby jakoś tam pomóc. No ale w którymś momencie gdzieś tam się udało jakoś dzwoniąc i tak namolnie ten, że pani jakaś tam zadzwoniła i powiedziała, że ma tę kartę, więc to też jakby rozwiązało już jakiś tam problem z nim. No ale niestety no, te mecze, które w pewnym sensie mogły być dla nas kluczowe, takie wejście do sezonu, no, zakończyły się tak jak zakończyły. I później już jakby no było coraz ciężej, prawda? Także tyle z mojej strony. Ja jeszcze mogę dodać ewentualnie, że z tego wyniku sportowego wiadomo, każdy ma chęć kibicy również na więcej, ale na plus myślę, że wypadła nasza młodzież. Bo wszyscy chodzili się na te mecze i założyli się, że z roku na rok zrobili bardzo duży postęp. Taki Szemek Dobosz czy Konrad Filipek, no wszyscy młodzi. Tymek Glazer. Dokładnie, naprawdę. My budując tą drużynę robiliśmy względem z myślą o nich. I oni z tego założenia zaczęli grać i wypadli na plus. Także z tego całego wszystkiego zamieszania czy słabego miejsca, no uważam, że wyszło na korzyść nasza młodzież samocka. I to chyba jest, że tak powiem, takim przyszłością tworzenia nowego sezonu. Jakie oczekiwania? Ja, wiesz, najłatwiej jest powiedzieć, powiedzmy, pieniądze, prawda? Wiemy, jakie są warunki finansowe miasta, więc to byłoby też nawet niegrzeczne po prostu domaganie się po prostu pieniędzy, chociaż z drugiej strony, to tak jak mówiłem też w poniedziałek w telewizji Rzeszów, hokej sanocki ma wartość, jest symbolem tego miasta po prostu. Jest takim samym symbolem naprawdę jak Skansen, jak Beciński i to nie jest tylko sport, to jest część po prostu tożsamości naszego społeczeństwa, część też po prostu tożsamości takiej kulturowej, mimo że jest to sport, więc naprawdę, jeżeli gdzieś sami wiecie, jak się jeździ po Polsce i mówi się o Sanoku, naprawdę dużo ludzi kojarzy to z hokejem, nawet przy tej mizerii po prostu hokeja. Więc uważam, że choćby z tego względu jakieś środki powinny się dla nas znaleźć, dla wiodącej dyscypliny w mieście. Ja bym na to nie liczył, powiem szczerze. Nie, to że ja na to nie liczę, to jest inna sprawa. Ja tylko mówię, że chciałbym, prawda? Natomiast druga rola, no to uważam, że po prostu wiemy też, jak już nie mówię o tym, jak funkcjonuje powiedzmy sport w dużych miastach, czy hokej w dużych miastach, czy w Katowicach, gdzie jest pod specjalnym jakby ochroną prezydenta Krupy, czy w Tychach, Tyski Sport, jak to wszystko gra, ale w tych małych ośrodkach, gdzie podobnych do Sanoka, gdzie są mniej więcej też podobne problemy. Krynica. No to jest, wiesz, inna jeszcze bajka. Krynica, ale nie musimy daleko szukać, możemy popatrzeć do Krosna, prawda, czy do Rzeszowa, ale bardziej bliżej do Krosna, gdzie prezydent Przytocki jest człowiekiem, który po prostu jakby jest takim lobbystą, prawda? On nie musi wspierać czegoś po prostu ze swojej jakby miejskiej kasy,
ale działa w kontakcie z firmami, które są w Krośnie, które wchodzą do Krosna. Tak, tak, jak nas Wojtek Blachacki. No, co, bo to o to chodzi, żeby po prostu no, w ten sposób funkcjonować. No. Chcę przede wszystkim pomóc. No. No, ale to się mówi miasto, to bez miasta nic nie będzie. Ja powiem tak, no, bo, żeby przedstawić też, jakby, wiadomo, no, burmistrz tam w tej kampanii była tam to hasło takiego jakby wzorem właśnie Krosna, czy stowarzyszenia, czy klubu miejskiego, który będzie rozdzielał środki do pozostałych klubów, które będą pozyskiwane, no, ale jakby na razie to jest tylko pomysł i plan i tutaj wydaje mi się, że jeszcze nic w tej sprawie nie zostało nawet zaczęte. Też nie ma chyba jakiegoś takiego pomysłu tak naprawdę do końca, jak to w ostateczności miałoby funkcjonować taka instytucja. No, też o tym rozmawiałem z burmistrzem podczas ostatniego spotkania. No. Jeszcze zapytam odnośnie trochę przeszłości, trochę przyszłości, bo tak jak mówiliśmy, wynik sportowy nie do końca nas satysfakcjonował. Wszyscy widzieliśmy właściwie, że ta drużyna zaczęła grać od 5 meczów tak naprawdę. Lepiej, znacznie lepiej. A no, nie ukrywajmy, większość drużyn, z którymi rywalizowaliśmy, to gra za przysłowiową złotówkę czy tam euro, prawda? Bardziej dla przyjemności, aniżeli dla pieniędzy. No i kwestia zastanowienia się, czy właśnie nie powinna nastąpić zmiana jakaś funkcjonowania kontraktów zawodniczych. No, to na pewno będzie musiała nastąpić. No, mogła nastąpić już w tym sezonie, ale powiedzmy, no, to wtedy obawiam się, żebyśmy w ogóle nie mieli drużyny, prawda? To jest to, co powiedziałem na początku, że rynek po prostu hokejowy w Polsce jest tak ubogi, że no albo po prostu w jakiś tam sposób szukasz porozumienia z zawodnikiem, albo go nie masz, a innego już nie będziesz miał. W naszej sytuacji wypadnięcie jednego, dwóch czy trzech oznaczałoby, że po prostu no, już nie ma składu tak naprawdę. No, to nie jest tak jak w piłce, że... To jest to brutalne, no, ale to nie jest tak jak w piłce, że możesz po prostu, nie wiem, nie umniejszając pojechać kurczę do Beska czy do Weznichowa i jakiegoś wypaczać chłopaka i go przywieźć do Samoka, prawda? Kupisz mu kurde buty, koszulkę, spodenki i gra. Tutaj niestety. A samymi juniorami, no widzieliście te mecze nie wyglądały tak, że można puścić samych juniorów, żeby grali, prawda? Więc... Nie, bo fantazja. Także mówię, no, trzeba było stopniowo to wyrównywać, żeby młodzi wyrównywali starszym zawodnikom. Tworząc tą drużynę, ten klub, to staraliśmy się to robić dla naszych chłopaków. Wiadomo, że musi, chcąc grać o coś, musi być jakieś 2-3 wzmocnienia. Ale na pewno trzon, myślę, ten nasz Sanocki młody zostanie. No nie bójcie się tego, że za chwilę chłopaki skończą, wie jakie rozejdą się? Wie juniora. Wiadomo, każdy hokejista marzy o rozwoju, dlatego my... Ale każdy marzy o rozwoju, ale my tworząc tę drużynę też myślimy o czymś nowym. To dlatego wracając do poprzedniego pytania, plany na 2-3-5 lat. O, to nie, wiesz, ja już tak... Ja już nawet na 3 lata bym nie chciał po prostu wybiec do przodu. Ja myślę, że problem nie jest tylko po prostu jakby wyłącznie... Oczywiście jest, ale jest problem całego jakby polskiego hokeja, bo sami widzicie, co jest w Opolu, co jest w Bytomiu. Sytuacja Podhala Nowy Targ też jest tak naprawdę bardzo fatalna. Już nie mówię o jakichś tam powiedzmy innych klubach. Ja miałem taką rozmowę pod koniec września, w październiku z firmą, która gdzieś tu krąży koło nas i może kiedyś, kurde, uda się dojść do porozumienia. No i facet się pyta, ale słuchaj, jak to jest z tą ekstraligą hokeja? Ona już zaczęła grać? No i mówię, no tak, już 3 tygodnie. To wytłumacz mi, dlaczego pierwszy mecz w telewizji będzie w połowie stycznia? Ja mówię, słuchaj, nie mam pojęcia. Brakuje on mówi, słuchaj, mówi, no co to jest? On mówi, no to nie jest po prostu... Głównie pytanie, czy ja są tego mają. Mówi, ja mogę, na tak, to mogę rekreacyjnie dać, nie wiem, tam 1000 zł, prawda, czy 5000, ale
Rozmawialiśmy o zupełnie jakby innych warunkach finansowych i on mówi, no to nawet pana każdy mecz, nie ma, klasa beznadziejna, nie na to patrzy. Nie ma, po prostu mówi, no jak to wygląda, prawda? I też, mówię, no jeżeli, ja słyszałem o takim trochę nawet jakimś może dość odważnym pomyśle, że jeżeli by się pojawiły w PZKR środki finansowe, które rzekomo mają się pojawić, to podobno jest taki plan, żeby oprócz tego, że te pieniądze powiedzmy trafią do klubów, które dzisiaj są powiedzmy w Ekstralidze i też tam niektórych pierwszoligowych, mam tutaj pewnie bardziej na przykład Janów, żeby na przykład trafiły też do takich ośrodków jak Sanów i Krynica, żeby pomogły jakby w odbudowie hokeja. Ja to usłyszałem od prezesa jednego z ekstraligowych klubów, którego bym o to raczej nie podejrzewał. Pytanie teraz, czy te pieniądze rzeczywiście trafią, no bo to gdzieś tam cały czas jakieś rozmowy trwają i później jak rzeczywiście byłyby też dzielone. Zarzuty często, śledząc te wszystkie fora i jakieś tam właśnie społecznościowe, że panowie nie szukacie sponsorów, że się obijacie i tak dalej. Chciałbym, żebyście powiedzieli, jak jest. To ja nawet dzisiaj bym sponsorem, mam nadzieję, może kiedyś. Tak naprawdę cały czas szukam. Problem polega na tym, też tak jak mówiłem w telewizji Rzeszów, że pomożemy mówić o małych powiedzmy firmach, które by nas wspierały jakimiś mniejszymi kwotami, ale żebyśmy jakby uważam zbudowali coś, jak tutaj Jacek mówi, myśleli o sobie o następnych 5 latach, co rok po roku będziemy robić, to musimy wiedzieć, że po prostu są z nami partnerzy, którzy wykładają odpowiednie pieniądze, powiedzmy z roku na rok, obserwując powiedzmy rozwój tego, co się dzieje, i są to pieniądze, które pozwalają na zabezpieczenie przepraszam, funkcjonowania tego wszystkiego. I nie mówimy tutaj powiedzmy o mówimy tu o kwotach tak naprawdę kilkaset tysięcy złotych na sezon, jak nie więcej. Bo żeby po prostu zbudować, no to kurde, trzeba zrobić po prostu fundament finansowy, ale też ludzki. Sanok jako miasto hokeja jest dla mnie zaskakujące, bo w dużych firmach po prostu odbijasz się i może powtarzasz to samo od sekretariatu, próbujesz jakieś znajomości, znowu nikogo to nie interesuje. Tłumaczenia są często absurdalne. To jest to, co ja powiedziałem jakby też na początku, że po prostu jeżeli że wśród tych ludzi też kutuje cały czas to myślenie, że to jest tylko sport. To jest kilkunastu chłopaków jeżdżących po prostu za krążkiem. To nie jest tylko sport, bo to jest spędzenie wolnego czasu dla tych ludzi, którzy przychodzą na arenę, dla rodzin, dla dzieci, że nie siedzą po prostu przed komputerem. Z tym się wiąże wszystko też czasami, co się dzieje powiedzmy w życiu rodzinnym. Wokół tego można naprawdę zrobić duże jakieś fajne po prostu sprawy. No, natomiast wszyscy patrzą przez pryzmat tylko sportu. Druga rzecz. Często byli sponsorzy, którzy mówili tak. Ja to bym wspierał tę drużynę i naprawdę dałbym grubą kasę, gdyby tam grali sami Sanoczanie. Przede wszystkim Sanoczanie. No to masz taką drużynę, idziesz, mówisz. Wszystko jest fajnie, tylko mi się burmistrz nie podoba. Mówię, firmy sanockie, te poważne, które uważam, że stać na to, żeby pomóc sanockiemu sportowi, nie mówię o hokeju, tylko mówię sanockiemu sportowi, są. Ale dlaczego nie chcą? Nie są zainteresowane. To jest tak, wiecie, jak to wygląda. Jeżeli właściciel takiej firmy nie jest maniakiem hokeja, pominmy inny sport. Nie żyje, jego dziecko nigdy nie grało, sam nie ubrał, żeby na to nie miał. To moim zdaniem od tego człowieka nie ma nic złego. Ale na przykład jeżeli są jakieś, wiadomo, taka duża firma musi mieć jakieś, ma pracowników, na przykład, nie wiem, z tych pracowników około 500 chodzi na hokej, to czemu nie zadbać, kupić im karnety, nie wiem. Ale Hubert, to być tak, taka firma, jak mówię, nie żyje, tej firmy nie żyje hokejem, generalnie w ogóle bardzo mało żyje sportem, to on, żeby dał pieniądze w takiej sytuacji, jak ty mówisz, to musi mieć jakiś zysk marketingowy z tego, tak? Ale prosto, bo tylko jest coś takiego, co się nazywa po prostu społeczną odpowiedzialnością biznesu. Że po prostu dbasz o to miasto, w którym prowadzisz interes, prawda? Ja wiem, że w tych firmach teraz Sanoczan tam można policzyć na palcach jednej ręki,
no albo są to ludzie po prostu spoza Sanoka, którzy tam pracują, albo spoza Polski w ogóle, z Ukrainy. No ale jeżeli właściciele tych firm będą myśleć w taki sposób, no to kurde, za chwilę też szlak trafi wszystko. No PBS miał być przed poprzednim sezonem ważnym sponsorem. Później stał się mniej ważnym sponsorem, no bo kłopoty finansowe. Przed tym sezonem rozmawiałem, nie było jakiejś takiej woli zaangażowania się w hokej praktycznie w ogóle. Tego widzicie, nie ma ani jednej reklamy w BBS-u, ani na Lodzie, ale Monika, prezes chodzi. No, prezes? Darczyńca od wielu lat, choć wiemy wszystko, co na ten temat. Znaczy nie, no prezes jest przy hokeju. Trudno mi mówić, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie. Wiem, że też chcę rozmawiać z burmistrzem na jakieś tam tematy. No, trzeba czekać na wynik tych rozmów. I z tych rozmów, które ja z nim mam, no to nie wygląda tak, żeby powiedzmy rezygnował z hokeja. No na pewno powiedzmy jakby głównym darczyńcą na pewno nie będzie, prawda? On potrzebuje po prostu, no zresztą to ten potrzebuje partnera po prostu, który zresztą to jest tak jak stół, prawda? No kurde. Cztery dobre nowe. A jaką ma wizję? Ponoć z tego co wiem, no to jego interesuje coś więcej. Znaczy no ja słyszałem o różne wersje, prawda? Ale żadnej akurat nie słyszałem od prezesa, tylko wszystko słyszałem od różnych ludzi. On po prostu mówi róbmy to co robimy i ewentualnie wprowadzajmy jakieś zmiany, prawda? Takie, które zmiany z wniosków, które wyciągamy z sezonu. Natomiast jakby tu jest jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć, że pod kątem nowego sezonu, no bo tak się zastanawialiśmy w ogóle, jeżeli coś będzie, no to co to powinno być? Czy to powinno być ta liga, w której jesteśmy, czy powiedzmy pierwsza polska liga, czy nie wiem, PHL. I w ostatnim czasie z tych rozmów, które przeprowadziliśmy, no to powiem tak, że albo byśmy zostali na Słowacji i powiedzmy trochę przemodelowali pewnie sposób funkcjonowania, działania drużyny. Pierwsza liga to w ogóle nawet nie ma co sobie tym zaprzątać głowy, bo w PZHL nie mają w ogóle pojęcia, jak ona będzie wyglądała, kto tam będzie grał, te informacje o tym, że to ma być połączone z CLJ i coś tam, no to w ogóle już nie odpowiadają. Natomiast myśmy tam, jak mówię, czy jeździli, czy dzwonili, czy rozmawiali, no to wszyscy mówią, jeżeli będziecie mieli możliwość gry w polskiej hokej lidze, która ma jeszcze jakąś tam wartość medialną, bo od czasu do czasu jakiś mecz w telewizji jest, czy coś, no to możemy rozmawiać, prawda? Pierwsza liga... Żebyśmy grali wyżej na Słowacji, czy nas nie puszczą? Nie puszczą nas. Nie puszczą nas. Jeszcze jak był poprzedni szef pierwszej ligi... Mówili kiedyś, po pierwszym sezonie. Jup, tak, bo wtedy szefem pierwszej ligi był facet, który był biznesmenem. I on myślał, wprowadzę Polaków, bo tu mają dzikie tłumy, jeżdżą dzikie tłumy z nimi, no kurde, to jest biznes, wiesz, prawda, dla nich. Więc on myślał w ten sposób, żeby po prostu tak działało. No ale w międzyczasie miał trochę innych rewolucyjnych pomysłów, chyba za rewolucyjnych, i go odstawili na boczny tor i wybrali gościa ze Skalicy, który jest takim twardogłowym po prostu słowackim po prostu narodowcem. I Polacy, ja z nim rozmawiałem, mówi, nie ma mowy, prawda? Ale rozmawiali. No ale w międzyczasie później tam była ta historia z Preszowem, który nie wiadomo, czy dostałby licencję na grę w pierwszej lidze. Tam się uaktywniły drużyny z tej drugiej grupy, drugiej Puchow, Lewice i jeszcze jakaś jedna. Chyba Partizan, nie, jakieś tam jeszcze drużyny, które chciały dostać tę licencję, prawda? Żeby zagrać w pierwszej lidze. No i później, jak już nawiązaliśmy współpracę z Bartoszem, no to mówi, ja znam
tego Petera, bo to chyba też Peter, zadzwonię do niego i porozmawiam, prawda? No i gdzieś tam się nie mogli za bardzo dzwonić, no ale później Peter przyjechał i mówi, powiedział, że Polaków on w ogóle wyżej nie puści, nie ma szans, prawda? Bo mamy taki duży dylemat, bo druga liga słowacka, wiadomo, no nie możemy awansować, ale na przykład dla rozwoju naszych młodych zawodników uważam, że to jest dobre miejsce. Lepsza. No do pierwszej ligi nie ma... Też ona jest lepsza. Dokładnie. Ale grajmy o coś. Tak. A Słowacji do miejsca... Tak, ale może... No ale, zaraz, jeżeli byśmy awansowali sportowo, to również nie dostaniemy... Nie, bo to musisz spełnić warunki licencji. Ale oni decydują o tym, czy ci przyznają licencję, prawda? Ale no, możesz ligę wygrać. No. Który byliśmy w tej drugiej lidze, dużo dało naszym młodym zawodnikom. Oczywiście. Ale czy są gotowi już na PHL? To są takie nasi juniorzy. Jest taki duży dylemat. Czy grać jeszcze jeden sezon? Bo pierwsza liga polska odpada. Może oni myśleli, że oni sami gotowi fizycznie. Ale jeżeli pierwsza liga ale jest warunkiem, to chowa już młodych starszych zawodników. Zrobiłby taką dużą rozsianie. Znaczy nie, to czy właśnie jeżeli chcą kupić kasę za rok. Ja powiem inaczej. Nie wiadomo w ogóle właśnie w jakiej formie ta pierwsza liga wystartuje. Jest gdzieś podobno lansowana przez jakichś tam ludzi propozycja, żeby już w przyszłym roku wziąć do Ekstraligi wszystkich, którzy będą chcieli w niej grać i na 3 czy 4 lata ją zamknąć. Tę ligę nie będzie spadków ani awansów, tylko wszyscy będą po prostu grali. Jeżeli ktoś będzie chciał, będzie musiał sobie dokupić dziką kartę i dołączyć do tego grona. Bo jak się kluby niektóre dowiadują, że po prostu trzeba by było grać powiedzmy z CLJ-ką, a tworzyć, no jak to w ogóle tworzyć taką drużynę, prawda? Z jednej strony masz 15, 16, 17 latków, a z drugiej strony masz mieć 30-letnich po prostu mężczyzn. Dokładnie, bo chcą awansować, to trzeba mieć doświadczonych zawodników. A oni chcą zrobić po prostu sztuczny taki twór, żeby pokazać nagle, wow, my mamy kurde 20 drużyn, prawda? W pierwszej lidze i 6 w Ekstraligi. I jest koszt Ekstraligi na zasadzie nie takiej, że chcemy od razu grać o coś. No właśnie, czy to jest sens? Gwarantowane niby dwa musisz mieć. Dwie bańki, tak? Raczej musisz mieć dwie bańki, ale to też możesz zrobić metodą kreatywną. Czyli... Tak. Zawsze większość klubów robi. Więc wynika z tego, że tak naprawdę... Tak, to jest robione w jednym klubu. Nie ma o czym rozmawiać. Sens się pchać do pierwszej ligi w ogóle. Ale to też jest, mówię, no myśmy w ostatnim czasie odbyli trochę rozmów i... które gdzieś tam na trochę optymizmu wlewają w nas i jest od razu pytanie, no a jak w ogóle wygląda możliwość gry w ekstraklasie i tego i też wtedy rozmawia się o jakichś tam zupełnie innych pieniądzach, prawda? To jest takie pytanie. To jest pytanie, czy nasi chłopcy są gotowi, to jest ogóle. Nie, no to już. Ale jakoś to już się nie robi 1 400 wtedy to wiecie. I to jest następne pytanie do kibiców. Wiadomo, że jest grupa, która... Raczej ja powiem inaczej, bo gdyby rzeczywiście, Hubert, była Ekstraliga zamknięta i nie ma spadków, to rzeczywiście ten pierwszy sezon, gdyby się weszło po prostu na to, żeby... Wtedy dokładnie. Żeby po prostu zagrać i przeżyć. Nie ma nacisku psychicznego, że a w drugim sezonie już wiadomo, można coś tam trochę innego pomyśleć. Zresztą słuchajcie, no popatrzcie ja się posłużę przykładem. Gdańsk nie ma drużyny, w której są jakieś super wybitne osoby, które tam grają. Jest bardzo dużo młodych graczy. No w ostatnim czasie tam, żeby coś to posprowadzali tam zawodników z polskiej ligi, którzy grali tam w Opolu. No, to w tak? Tak. Ale oni utrzymują ten klub naprawdę. Lepszy przykład na przykład też jest Jastrzębie. No, sami wiecie. Tylko, że wiesz, Jastrzębie to jest przykład, gdzie wszyscy są zaangażowani i wiedzą o co chodzi. Tak, ale właśnie chciałem tu firmy lokalne i gdzie samorząd po prostu... Nam się marzy, żeby takie też było w samochodzie. Nie jest zapotrzebowanie na to, tylko brakuje teraz ludzi, sponsorów, którzy by chcieli to stworzyć. Dać 2 lata, 3 lata młodym zawodnikom na ogranie i wtedy zobaczyć efekty po 2-3 latach. Nie udało się, nie robili nagrodu. Dać czas trenerowi, dać czas zawodnikom młodym. Wróciliśmy do tego trenera. Na chwilę obecną trenerem jest Marcin Ćwik.
Sawickiego, Piotrek Naparło. To są nasi chłopacy, którzy grają i też ściekają. A propos Sawickiego, bo to akurat mój szesznik, więc znam całą historię, znam sprawę. On z miłą chęcią. On tylko czeka, się odezwał. Ale na przykład nie będziemy mu proponowali gra teraz w Katowicach, żeby wrócił na przykład, jeżeli się zdecydujemy na Słowację, żeby grał w drugiej lidze słowackiej, prawda? No myślę, że to nie. W przypadku pozostałych chłopaków jest tak samo. Bo myśmy mieli taką sytuację jakby w tym sezonie, że ponieważ czy Radek, czy Tomek Skokan, plus tam jeszcze paru młodszych chłopaków z Katowic był tak, że siedzieli na ławce, w ogóle nie wychodzili na lód przez cały mecz. Piotrek na paru stu mnie przecież. No ale dzwonili tutaj, bo uzgodnili z tym trenerem Kulenem, że jeżeli mogliby u nas grać na przykład w sobotę mecz za Sanok, to on ich puści po prostu na mecz, żeby grali. No i problem powstał na taki, no bo napisałem do Słowaków, czy gracze tacy, którzy nie mieszczą się w składach drużyn ekstraligowych, mogą u nas grać. No tak, tylko zobaczyli, że to chodzi o polską ekstraligę, ekstraklasę, to nie. Bo to jest norma, nie? Nie, ekstraligowcy nie mogą grać. Pierwszoligowy, bo pierwsza liga i druga liga na Słowacji mają status amatorski, ekstraliga ma status zawodowy. To, że u nas ekstraliga wygląda jak wygląda, to nie ma żadnego znaczenia. Oni dzwonili, naprawdę. I chcieli. To pokazuje, jak Słowacy utrudniali nam wszystko. Znaczy, mówię o związku, bo nie mówię o nas. Przegrywamy. A dla nas by to było też problem, że mieliśmy zawodników. Jakąś roszadę, a dla nich, żeby wygrali. Oczywiście. Dokładnie. A oni też wygrali mecze. Nie siedzieli, tylko grali. Czy to jest perspektywa ewentualnie? Ale jeśli twoje pytanie, no mówię, jeżeli by była jakakolwiek opcja gry w tej PHL, no to na pewno będą bardzo. Tutaj takie pytanie się też od internautu pojawiło. Czy Sanocki Hokej nie może pójść śladami Wisły Kraków? Znaczy, to właściwie to do nas wszystkie. Założyć tak zwaną grupę socjos, to jest wypuścić akcję klubu, sprzedać karnet, zakupić karnety. Przy założeniu pełnej czytelności i przejrzystości dla kibiców i tutaj osobista dygresja tej osoby. Z moich obliczeń wynika, że gdyby 1000 osób zakupiło ten karnet, to w kwocie 200 zł powiedzmy, to klub mógłby zyskać te 200 tysięcy. No chyba przebijemy tych, co? Macie pomijaliśmy tych 1500. Ale przerabialiśmy to na początku, jak reaktywowaliśmy tę drużynę. Były karnety do kupienia, liczyliśmy, że przynajmniej te, nie wiem, 500, mowa było o 1000, no nie sprawdziło ale, się. Ale to nie była akcja. Tylko ale uważam, że... Czy myśleliście o tym, żeby spróbować zrobić taką prawdziwą akcję, wspomóc klub, tak? Przygotowaną, to nie na zasadzie, że no karnet wiadomo, no ci co chcą to kupią, prawda? Jedni kupią i karnety, jeszcze bilety później kupują, nie? No, różnie bywa. Ale chodzi mi o przemyślaną akcję, która ma zdopingować ludzi do takiego czegoś. Czy myśleliście o czymś takim? No to może rzeczywiście jest jakiś pomysł na zastrzyk pieniędzy. Jeśli będziemy dalej to robić, to coś takiego na pewno będzie. Zresztą mówił, że jakieś tam rozmowy w kwestiach też takich, no bo żeby tutaj jest mowa o akcjach, no żeby emitować nawet akcje poprzez te crowdfundingi, to podmiot musi być po prostu sportową spółką akcyjną. A nie może być. Także. Tak jest, nie mogłaby prowadzić tego już fundacja, tak? Tylko musi się przekształcić. PHL to w ogóle. Grając to nie, w ogóle nie może być stowarzyszenie, nie może być fundacja, tylko musi być spółka. To przy okazji się pojawiło kolejne pytanie, tym razem z Isanok. Czy możliwy jest powrót do dawnej nazwy STS w momencie zmiany osobowości prawnej? A dzięki temu próba negocjacji ze sponsorem, który się tak nazywa, ewentualnym z firmą. Ja powiem tak, ja rozmawiałem z tym sponsorem ze 3 dni temu i no, sponsorowi się oczywiście wszystko podoba, tylko po prostu boi się jednej rzeczy, jakby takiej identyfikacji marki STS z klubem STS, że po prostu ludzie będą myśleć, że oni są de facto właścicielem klubu. Gdzie oni właścicielem klubu być nie mogą, więc jakby to dla nich jest jakimś tam po prostu problemem, prawda? No, natomiast powiedzmy też jakby nie odrzucili, powiedzmy, czy nie zakończyli jakby rozmów. No, jeżeli powiedzmy w którymś momencie stwierdzimy, że nie wiem, ubiegajmy się na przykład o tę licencję na PHL i zobaczmy, jak to będzie wyglądało,
to nie jest wykluczone, że wrócimy do rozmów z nimi, chociaż z jakimiś tam jeszcze bukmacherami rozmawiamy, prawda? Bo to są w tej chwili takie firmy, które gdzieś mają fundusze na to, żeby wspierać sport. Najchętniej właśnie bukmacherzy. A co z nazwą STS? To się z Ryska Różnińskiego chyba powstało. Tak. Ale tu jeżeli chodzi o to, to... No bo to jest najbardziej związane jakby z naszą historią i te późniejsze wszystkie nazwy są... Na pewno trzeba to będzie sprawdzić, po prostu... Tak. Znaczy wiesz, może mogą być różne jakby wariacje STS-u tak naprawdę, ale po prostu tak... Tak naprawdę to... Ostatnio jest STS był w 2015. Z tego co mi się wydaje, nie jest to nigdzie ani zastrzeżone, ani w jakikolwiek sposób zablokowane, że tego nie ma. To jest kwestia sprawdzenia, to jak najbardziej. No, to, jedyna... to się przede wszystkim kojarzy ze wszystkim. No jeżeli udałoby się zapytać do PHR, to wiadomo, że to... Napisy, nawet dla sponsorów, to już ta nazwa coś znaczy, prawda? Nie jest jakaś... Poza tym flagi, hełm, już mamy gotowe.